My wszystkim witajcie w kolejnym odcinku Patologii polskich auto Handli oczami widza. I jeżeli ostatniego odcinka nie widziałeś w tej serii... To koniecznie go nadrób. Ja zrobiłem już playlistę z tego. Jest to odcinek, który jest budowany na bazie tego, że kupujecie coraz więcej raportów na auta, które macie, używacie tych raportów, więc współpraca też z Carverticale jest tworzony. ale jest to też seria, która pokazuje brutalną stronę trwającą dalej procederów handlarzy, którzy zachowują się jak gnoja, gnidy. I nie na darmo ostatnio był odcinek o tym, jak handlarz zabił mi córkę. No, nie mi, tylko jednemu z widzów. Dosłownie, dosłownie tak się stało, bo przez handlarza i jego historię w poprzednim odcinku tak się stało. W tym odcinku znowu przedstawię Wam cztery Wasze historie, a na końcu ostatnia historia najgrubsza i najpikantniejsza, i tutaj mamy handlarza, który nie powinien istnieć jako patologia polskich autohandli, bo mamy ASO. Mamy ASO i autohandle należące do ASO, bo ASO też czasami autami używanymi handluje, bo odkupuje od klientów i tak dalej, więc ta sytuacja nie powinna się wydarzyć. Dobrze, zacznijmy od pierwszego. Pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, bo zawsze można sprawdzić swoje auto, nawet jeżeli nie jesteście pewni, to polecam to zrobić, bo macie na to duży rabat, ale o tym powiem później. Cześć Michu! O nie, pan zrobił straszną literówkę. Chodź Stasiu, zobacz. Nie przeczytamy jej na głos. Nie napisał Michu. No, panie Tomaszu, ta literówka, cześć Michu. Jest straszne, dobrze. Zachęcony dzisiejszym filmem, postanowiłem się podzielić historią moją i żony z zakupu samochodu Kia Ceed z 2013 roku. 1,6 benzyna Kombi. Historia mało spektakularna, ale popełniliśmy przy niej kilka błędów, na które nie zwróciliśmy kompletnie uwagi. Przede wszystkim pośpiech, czyli to, co Was zawsze zabija. Auto, które mieliśmy, sprawiało kłopoty i trzeba było w końcu coś zmienić. Za samochodem rozglądaliśmy się już od dłuższego czasu i byliśmy nastawieni na kijankę lub Forda Focusa, więc już nas docisnęło. Znaleźliśmy ładny samochód Kia Ceed sprowadzony z Holandii. Za 35 tysięcy zł z rozsądnym przebiegiem 136 tysięcy km, który można było obejrzeć w ostrołęce, właśnie sprzedający na Otomoto numer WIN XYZ. Nie będę podawał. Dodał w opcjach ogłoszenia i otwierał się link do Car Verticala. Mając wydać taką kasę, oczywiście skorzystałem z Carverticala, kupiłem dwa sprawdzenia, bo mieliśmy w planie oglądać jeszcze auto na miejscu w Warszawie. Numer WIN w treści ogłoszenia nigdzie nie był. Mam zapisane to ogłoszenie, ale link do klawiatikera z bitym numerem nie działał. W tej opcji przebieg auta w raporcie to niecałe 136 tysięcy. Auto niekradzione nie brało udziału w kolizjach i pochodziło z Holandii. W raporcie w zasadzie nic więcej nie ma. Na miejscu auto wyglądało dobrze, przejechaliśmy się, nie miałem żadnych zastrzeżeń, zdecydowaliśmy się kupić auto sprzedające, zszedł z do 34 tysięcy w trakcie płacenia, żona podpisywała dokumenty, a ja jeszcze poszedłem do kupowanego auta sprawdzić win samego auta, bo nie zrobiłem tego wcześniej. Okazało się, że auto ma ma na potrzebie numer win i tutaj mamy przeskok, wyobraźcie sobie jednej cyferki, bo zamiast ogłoszenia 809 mamy 808. Mając jeszcze jedno sprawdzenie zacząłem się logować do telefonu vertikala i szybko sprawdziłem kolejny VIN. Zwróciłem tylko uwagę, że auto nie kradzione, nie brało udziału w kolizjach, sam raport wyglądał bardzo podobnie do poprzedniego, więc to uśpiło moją czujność, ale byłem już trochę zamieszany. Mimo wszystko wrażenie z auta było pozytywne, dostaliśmy jeszcze popłynie od spryskiwaczy na dwa samochody, wróciliśmy do Domu, lol. Wieczorem w domu na spokojnie sprawdziłem raz jeszcze otrzymany raport, i po odkryciu, jaki przebieg miało rzeczywiście auto, zrobiło mi się gorąco, bo przebieg miał już nie 136 tysięcy w raporcie, a 200. A na pochodzenie z Holandii nic nie wskazywało, tylko na Litwę. Samochód miał papiery z Holandii. W załączniku przeczytałem: że Wcześniej widziałem tylko migawki na Twoich filmach z raportów, gdzie zazwyczaj działo się dużo, czyli były zdjęcia i tak dalej. Więc to prawdopodobnie uśpiło mojego widza czujność, żeby przestudiować raport CarVerticala do końca. Oczywiście nocnie przez Pana, bo to była sobota w niedzielę południa nerwowego czytania porad prawnych, co i jak, czy coś nam grozi, bo mamy skręcone auto i tak dalej. Na umowie kupna cena zaniżona do nie powiem ile odzyskać jakąś część pieniędzy będzie trudniej, a zwracając auto, to i tak będzie ponad 5000 w plecy. Zwróciłem jeszcze uwagę tego dnia, że na naklejce od strony kierowcy numeru WIN jest uszkodzony pewnie śrubokrętem i ostatnia cyfra jest mało wyraźna, ale wygląda na 8, a nie na 9. Postanowiliśmy sprawdzić auto w pogwarancyjnym serwisie KIA w Warszawie, informując o przyszłości. Trwało to pół dnia i skasowano za sprawdzenie znaczną sumę, ale wyniki sprawdzenia ogólnie pozytywne. Póki co wszystko wskazuje na to, że mieliśmy szczęście w kwestii stanu technicznego. Co nas to uczy? Że nawet można się pokusić i to jest częsta praktyka, moi kochani, że nie zawsze skręca się przebieg o 100, 200-300 tysięcy, tylko jak już się przyciągnie auto z przebiegiem około 200, albo niecałych 200, to głupio będzie tak klientowi sprzedać przed 200, to lepiej skręcić tak na 130 par. Taki ładniejszy będzie, nie? Staś tak? 70 dojdzie. Tak wiecie, jeszcze zostało wam 64 tysiące do 200. Nie martwcie się, bo po 200 auto umiera. I to jest patologia, nie? Ach, dobra, słuchajcie lecimy dalej. Witam, mam na imię Piotr. To jest historia mojego teścia, który kupił auto z komisu jakąś dekadę temu. I to warto się nią podzielić chyba. Chrysler Sebring miał 3 lata w momencie zakupu auto, było z automatyczną skrzynią biegów. Handlarz naciągnął jeszcze teścia na ekstra ubezpieczenie. W razie gdyby auto miało się zepsuć w ciągu pół roku, to ubezpieczenie pokryłoby koszty napraw. Po trzech miesiącach skrzynia biegów zaczęła się psuć, aż w końcu auto musiało być przewiezione na lawecie. No i zaczęła się batalia. W związku z ubezpieczeniem, auto poszło do autoryzowanego mechanika, który wycenił naprawę na kwotę tysiąca.

Ojro. Niestety w ubezpieczeniu małym druczkiem było wpisane, że ubezpieczenie obowiązuje tylko do kwoty tysiąca euro. Warto czytać te ubezpieczenia od napraw. Tak, tak, tak. Bardzo to jest fajne. Co handlarz zapomniał powiedzieć? Ponieważ nie minęło jeszcze pół roku od zakupu, postanowiliśmy zadzwonić do handlarza i starać się o zwrot pieniędzy. Zaczęły się szemrania. Osoba, która dwa razy odebrała telefon, mówiła, że szefa nie ma na razie w firmie, nie ma, nie istnieje, albo nie wiem, wyparował. Oczywiście nie dzwonił, a potem próbowaliśmy się dodzwonić, już nie dotarliśmy. Dzwoniliśmy też do mechanika, żeby wyjaśnić, jak sprawa wygląda powiedział nam, że powinniśmy coś z tym zrobić, bo on będzie pobierał opłatę 20 tygodniową Euro, czyli to auto za granicę trafiło. Sprawa trafiła finalnie do sądu i po długim czasie otrzymaliśmy werdyk. Handlarz został zobowiązany do oddania całości kwoty, odebrania auta od mechanika i pokrycia kosztów parkingu za pół roku. Ucieszeni werdyktem udaliśmy się do komornika, do komornika. Niestety, finalnie sprawa zakończyła się fatalnie. Komornik po tygodniu odezwał się i powiedział, że sprawdził tą firmę i okazało się, że ona już nie istnieje. Było dwóch współwłaścicieli w tej Firmy, czyli pewnie była to spółka, i jakiś czas temu firma oficjalnie została zamknięta, a nieoficjalnie otworzyła się inna z inną nazwą, więc prawnie nie możemy starać się o pieniądze od tej firmy. Dobrze, czego uczy nas ta historia? Że nie warto kupować jakiegoś bzdetnego ubezpieczenia od napraw, którego nawet się nie zapoznacie, albo że spotka Was historia i nawet jak dojdziecie swojej prawdy w sądzie, to firma się zwinie? No tak, ale tu kiedyś poczynię jakieś kroki żeby to zdeptać. Dobrze, następna historia jest też bardzo ciekawa i tyczy się Audi A6 oczywiście. Tu już będzie się dość mocno działo w tej historii. Po obejrzeniu Twojego filmu o patologiach polskich handlarzy postanowiłem również opisać sytuację, która spotkała mojego tata 60 lat, zamieszkałego tam, i tam Historia pokazuje na bardzo perfidnego handlarza trafiliśmy. Przedmiotem zakupu było Audi A6 27 TDI z 2007 roku. Po auto pojechał tata z moim bratem, oboje z zawodowi kierowcy tirów, obyci z samochodami znający się na mechanice. Jednak handlarz zwodzi się swoimi tekstami i ogólną co spowodował, że zaufanie od handlarza jako człowieka było bardzo wysokie, a niestety poziom czujności Spadł do rzeczy. Samochód wystawiony został na Oleksy jako w pełni sprawny. Piękny stan poniżej fragment ogłoszenia i faktycznie wygląda to dobrze, który wysłuchał Tata. Niestety, tylko mamy brak opisu z ogłoszenia, cena 18 tysięcy. Auto zostało wystawione 10 września w złotym stoku. Już powinna się zapalić lampka ostrzegawcza, od tego krążą plotki, że w paczkowy samochodu się nie kupuje. Jest to polskie zagłębnik handlarzy. Przyjeździe na miejsce Tata z bratem obejrzeli samochód, wizualnie im się podobał, lakier wnętrze i tak dalej, bez zarzutu. Jak wspomniałem wcześniej, atmosfera, którą roztaczał wokół handlarz, była magiczna Znam to. Że do mojego brata wręcz zwracał się zdrobniale, jak do swojego dziecka. Wszystko wskazywało na to, że trafił na najuczciwszego człowieka na ziemi. Jazda próbna to powinna być kolejna lampka ostrzegawcza, ponieważ handlarz prowadził samochód po obwodnicy i jechał wyjątkowo delikatnie, nie kręcąc samochodu na wyższe obroty. Brat z tatą przejechali się jedynie ko domu. Handlarza po osiedlu, Samochód został kupiony dnia 18 września 2022 roku za kwotę 17 tysięcy. I tata z bratem ruszyli do domu na dwa samochody, występując po drodze na bazę Tirów do Nysy. Samochód po przejechaniu 300 km zdążył już. Temperatury i na bazie wnesie nieszczęśliwi kupujący usłyszeli niepokojące dźwięki spod maski samochodu. Po prostu stukanie w silniku dochodzące z głowicy, mające nadzieję, że coś się poluzowało w silniku i stuka obudowę, ruszyli do domu, chociaż już czuli, że coś jest nie tak. W dojechaniu do domu kolejne 20 km stukanie było już naprawdę wyraźne i chyba już nikt nie łudził się, że samochód jest sprawny. Zaczynają się nerwy, a to dopiero początek wspomnianą, wspaniałą atmosferę. Podczas sprzedaży rozsiewano przez handlarza. Tak, wspomniałeś. Okazuje się, że w koszulce, w której były umowy, były nie jedna, a dwie kartki, co zostało odkryte dopiero w domu. Jedna kartka to umowa z handlarzem, a druga umowa handlarza z poprzednim właścicielem samochodu. Handlarz nie przerejestrował samochodu na siebie, po prostu sprzedał je z drugiej ręki. W dodatku Cwaniak wpisał niższą kwotę na umowie, aby zapłacić niższy podatek, to on wypisał umowę, a zaczarowani kupujący nie zwrócili na to uwagi. No, wiecie, to tak bywa. Nie? Mojemu bratu przez Facebooka udało się znaleźć poprzedniego właściciela samochodu. Okazało się, że poprzedni właściciel po przejechaniu trasy z Chorwacji odkrył, że silniku coś stuka i naprawa jest nieopłacalna, sprzedał ten samochód handlarzowi Paczkowa za 7 tysięcy złotych. Handlarz zrobił polerkę. Lakierł w jakiś sposób ukrył usterkę, a na miejscu przez, podczas kupna silnika na zimno, działał poprawnie. Usterka nie została zdiagnozowana dokładnie. Prawdopodobnie jest to stukanie zaworów w głowicy. Następnego dnia 19 września 2022 roku, tata prowadzono się do. Handlarza, ten nie odbierał. Kazał pisać sms -y. Mam tu całą e, korespondencję SMS-ową, e, która kończy się. Ja ją tak przybliżę. Czego nie odbierasz telefonu? Proszę pisać. Nic takiego nie było. O której godzinie mogę dodać auto? Nie ma takiej możliwości. Jeśli nie dogadamy się, sprawa trafi do sądu. Jak się nie podoba, to sprzedać. Rozumiecie? Jak widać, handlarz już nie był tak miły jak na początku, postanął, jak na początku. Pozostało pojechać do handlarza do domu i zwrócić samochód i tak też Tata z bratem zrobił. Zajechali na plac do handlarza, zablokowali wyjazd, rozpoczęła się kłótnia, w której handlarz był nieustępliwy i nie chciał zabrać samochodu i oddać pieniędzy. Zostawiony wyjazd chyba mocno utrudnił życie mieszkańcom domu handlarza, ponieważ wezwał on policję. W tym samym czasie Tata także wezwał policję, skarżąc handlarza o oszustwo. Policja przyjechała, spisała zeznania i niestety Tata z bratem musieli odjechać. Pozostało wejść na drogę sądową i tak dalej, tak dalej w międzyczasie udało nam się się spotkać z poprzednim właścicielem Audi, aby podpisał się podpismy, że auto sprzedał handlarzowi. Po kilku miesiącach chyba w maju sąd dostarczył pismo do obu stron, aby spotkać się na mediację. Handlarz jedyny, co zaproponował, że może auto oddać do znajomego mechanika. Oczywiście się na to nie zgodzili. Samochód stoi przed domem nieużywany już od ponad roku ubezpieczenie trzeba płacić. A sprawa sądowa na się nie zaczęła, przepraszam. Czujemy bezradność w całej tej sytuacji. Mam nadzieję, że ta historia będzie przestrogą. I dzięki publikacji tej historii na Twoim kanale coś się ruszy. Nie wiem, może stanie się jakiś cud. Nie wiem. Szczerze wątpię. Może są osoby, które identyfikują tego handlarza i są także przez niego poszkodowane wspólnie, jest szansa na dochodzenie sprawiedliwości. Zaraz o tym powiem. PS można odnieść wrażenie, że kupujący to totalne nieogary i właściwie są sami sobie winni, że było tak wiele lampek ostrzegawczych, a mimo to zapłacili za samochód i go zabrali. Proszę mi wierzyć, że do dzisiaj nie czują się z tym dobrze, co zrobili. Ok, rozumiem, ale konkludując tą sytuację, no nadal dużą tutaj wiarę. Układałbym w to, że napalacie się jak reksio na szynkę, jak 16 latek na karynę na imprezie. I wtedy już wy nic nie widzicie. Jest tylko auto, magiczny gościu, który by sprzedał ślepemu telewizor. Nie? I nawet w papiery nie zaglądacie. Nie ma tu takiej możliwości. Bo was to nie interesuje. Wy już chcecie. To, to jest moje. Ja tu już jadę i wiecie, ja to ostatnio w pracy przerabiałem. Taka jedna osoba się najarała na auto i już, już, już by jechała, już by brała. A się okazało po telefonie, że a to ktoś nie chce przyjechać na sprawdzenie na warsztat, a to w ogóle się nie sprawdza, a to to. Stasiu powiedział na przykład, że teraz się umówił na oględziny auta i powiedział, że komputer weźmie, żeby zdiagnozować. To usłyszał, że nie, nie wolno, bo to się auto zepsuje. Dobrze, ostatnia historia. Ostatnia historia jest z 2022 roku, a jest to historia z Trójmiasta, z jednego z autoryzowanych serwisów BMW. Słuchajcie, pan kupił Trzyletnie BMW serii 5. Czyli to była gdzieś, nie wiem, tam któryś rok produkcji. I wyobraźcie sobie w tej historii, bo to ona jest cholernie długa, ale ja ją tak bardzo wam zlektoruję. Wyobraźcie sobie, że kupujecie auto pogwarancyjne z rozszerzoną gwarancją, odbieracie je z salonu używane z przebiegiem 100 parę tysięcy. Auto, które niby było z sieci dealerskiej, gdzieś tam z Polski, odkupione. I była to BMW w kombi w dwulitrowym dieslu. I wszystko było fajnie. Samochód naprawdę ładnie wygląda, mam zdjęcia, mam wszystko. Do momentu, kiedy samochód nie trafił z jakąś usterką na przegląd do zwykłego, nieautoryzowanego warsztatu i sprawa zaczęła się i bardzo szybko skończyła w zeszłym roku. I wyobraźcie sobie, zacytuję, wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy dzwoni do mnie mechanik, mój zaprzyjaźniony, i mówi do mnie, mamy problem. Ale nie będziemy chyba rozmawiać o nim przez telefon. przyjedź, pogadamy na miejscu. Wyobraźcie sobie, moja mina, kiedy mechanik bierze mnie do samochodu, pokazuje numer win samochodu, po czym pokazuje komputer i pyta się, czy widzę tu jakiś problem. Okazuje się, że numer win samochodu jest BMW serii 5, ale nie w kombi, a w sedanie. I jak się dalej okazało? Mechanik wskazuje. Że auto było po bardzo dużym wypadku i było wręcz od połowy wspawane z sedana na kombi w nowym samochodzie. Czy wy rozumiecie taką sytuację? Czy wy, 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 wy se to zdajecie sprawę? Idę dalej. Po zgłoszeniu sytuacji do sprzedawcy, wręcz powiedziałem, że sytuację nagłośnie i przyjadę z policją. Kierownik odpowiedzialny za sprzedaż bardzo mocno się przejął sytuacją, sprawdzili i faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Jak się okazało w toku, w toku sprawdzania w ciągu tygodnia, wyszło, że samochód gdzieś po drodze był w Polsce naprawiony, nikt tego nikomu nie zgłosił. A oni odkupili to auto jako sieci partnerskiej, gdzieś tam po prostu klient. Klient gdzieś jeździł samochodem, miał potężny wypadek, sam to naprawił, po prostu pewnie ćwiara była tańsza, czy znaczy cały tył był tańszy od kombiaka. Wspawali to w jakiś dziwny sposób. Zrobili to dość dobrze, no bo wiecie, lakier wszystko ładnie wyglądało. I BMW odkupiło ten samochód i oczywiście nikt sprawdzając to auto, Albo nie sprawdziło, odkupując od klienta. Sprawdzili historię, że był serwisowany, wszystko fajnie, i nikt nawet nie kapnął się, żeby, żeby sprawdzić numer WIN. Sytuacja skończyła się miesiąc po interwencji zwrotem pieniędzy i przeprosinami. Dalej nie widzieliśmy śledziliśmy losy i sprzedawcy, i samochodu. Nigdzie już więcej tego samochodu widać nie było. Dobrze. Auto z ASO za 100 tysięcy złotych, z spawaną dupą z kombi. Jakaś to jest kreatywność w ogóle osoby, która to robiła, no majstersztyk Januszostwa, ja wiem, że kombi fajniejsze jest niż sedan, ale niektórzy powiedzą, że sedan jest fajniejszy, ale w piątce to ta kombi byłoby praktyczne, ale do takich sytuacji dochodzi i teraz ja bardzo ochoczo zawsze znajomych namawiam, żeby jak chcą kupić auto, to żeby może jakieś kupili se używane z ASO, na przykład tam jak ze Skodą i tak dalej, ale po takich historiach mam... Jakieś takie pewne perturbacje i ciarki na plecach. Zatem, nawet jak kupujesz auto z ASO, używane od ASO. To warto taki raport kupić, prawda? I zwrócić w ogóle uwagę w raporcie, proszę, jaki to jest model auta, czy to jest sedan, czy to jest kombi. Żeby się nie okazało, że zaraz ktoś mi z widzów wyśle, że sprawdził po tym filmie i się okazało, że ma parę kombi jako sedanów. Bo już takie historie słyszałem. Mam historię, którą chcę rozpracować na bieżąco, gdzie handlarz sprzedał auto, a jedyne co się zgadzało, to numer i kolor na dwozie. Reszta wszystko było inne. Od silnika po skrzynię biegów i wiele innych podzespołów. Więc. To tak jest. Wy możecie swoje historie nadsyłać tutaj na maila, który Wam się wyświetla. My to przewertujemy i widzimy się znowu za miesiąc, dwa, trzy, może w następnej serii. W międzyczasie odpalam albo odpaliłem już patologię polskich warsztatów oczami widza i będą historie z próbami pobić, zastraszeń i naprawdę strasznie nędzne zachowania niektórych warsztatów, ale to to jest taka seria. Nie się niesie ku przestrodze, a Wy jeżeli chcecie, to pamiętajcie, przed zakupem można skorzystać z usługi sprawdzenia samochodu, jak nie na warsztacie, jak nie na stacji diagnostycznej, to gdziekolwiek, żeby ktoś fizycznie zobaczył to auto, ale przed samą jazdą możecie sobie poprosić o numer WIN. Kupić sobie taki raport, żeby nie jechać na darmo, żeby się nie okazało, że coś jest nie tak. A z kodem rabatowym M4K Carvertical Wam na pewno sprzeda to taniej. I pamiętajcie, że w kupie te raporty też lepiej kupić, bo wychodzi naprawdę dużo taniej. A jedno sprawdzanie raczej to będzie mało, prawda? Przy zakupie, jeżeli szukasz jakiegoś samochodu. No i dziękuję partnerowi odcinka Brokułowi, gdzie też macie na dietę od Brokuła rabacik, który się wpisuje M4K15, bo, bo ma 15% na to, żeby być szprotką. A nie świnią. Znaczy, możecie być świnią, szprotką, jak tam chcecie, w którą stronę chcecie masować, chudnąć, to może się przydać i ułatwić wam życie. Trzymajcie się do znaczenia w następnym odcinku. Cześć! Trzymajcie się do znaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się do znaczenia w następnym odcinku.